Big Jack! Jarema! This one's Big Jack. Hey, where's Big Jack? I want this guy. Yo, pause. I want this guy. I jego przeciwnik, Michał Ćwiartson. Oh, that's definitely... Linkiewicz! Is that Big Jack? Panowie, just not face to face! Oh, this is Big Jack. Yes! Yes, Big Jack. Zbliżcie się do siebie. Yes, Big Jack. Now, he's got that. He's got that. I don't care, man. Yo, size don't mean shit. Size don't mean shit. Oh, God. Tutaj w warunkach, panowie, nie odpychamy się. Zaraz to wyjaśnicie. Zapraszam do naszego stołu. Big Jack ain't playing. You're not playing nowadays. I jak państwo będą mogli zaobserwować, mamy specjalny stół. Look at him. He's already skipping. He knows he's one. He knows he's one, chap. He knows he's him. Zaczniemy od Ćwiartsona nasze wywiady, ponieważ Ćwiartson bierze 160 kg na klatę. I uwaga, waży więcej ode mnie, całe 90 kilo. Myślisz, że to jest ogromna przewaga, bo myślę, że Big Jack waży od ciebie jakieś dwa razy mniej. No myślę, że to jest bardzo duża, wielka przewaga. Yeah, word, no, word, bardziej, word. Że jest mniejszy ode mnie dużo, word. No jest... Word. Mam nadzieję, że nie zrobię mu tego krzywdy. Oj, to trochę zabrzmiało zuchwale. Myślisz, że naprawdę taką może mieć przewagę, czy tylko tak blefuje? Myślę, że ma taką przewagę, ale... Jestem w stanie go chyba ustrzelić, no co? He's gonna fuck. Myślisz, że masz takie uderzenie? Zdarzyło ci się kiedyś kogoś wypłacić liścia? Zdarzyło się. Jak to się skończyło? Dostałem też. Ćwiartson, a ty? Dostałem i to paręnaście, kilka razy, na raz, żeby powiedzieć. To nie boli, to tylko chwila strachu i to wszystko. To nie... Oh, this man is sponsored by Total Bear. Nie boli, panie i panowie, to może być fenomenalne starcie. Big Jack kontra Ćwiartson. Zaczynamy! Yeah, no one likes that other name, man. Pierwszy it's all about Big Jack. Big Jack is cold. Pojedynek osób okay, round niskorosłych. Round one, come Ćwiartson kontra Big Jack. No tego jeszcze nie... Look at how cool Big Jack looks. Look at this ugly fuck, bro. Now that, he's got that. Było super fight, jaki... Tak, o jakim... Nikt tak naprawdę nie śnił nawet. Spodziewałbyś się, że kiedyś okay. zobaczymy dwie osoby niskorosłe w pojedynku na liście? No nie, nie spodziewałem się, dlatego na pewno zrobią chłopaki wielkie show. Wiele ludzi na pewno wykupiło pay-per-view, żeby zobaczyć ten pojedynek. Ja też jestem bardzo ciekaw, jak chłopaki sobie tutaj poradzą. Czy będą odloty, czy będą upadki i czy któryś z nich nie wytrzyma presji. A powiem ci, że ja jestem ciekaw, jak ta różnica wagi, bo tutaj mamy tak naprawdę 45 kilogramów różnicy pomiędzy zawodnikami. Jak słyszeliśmy, Ćwiartson w wyciskaniu 160 kilogramów. Ja ci powiem, że jestem w szoku. Ja tyle nawet nie wyciskiłem, żeby sobie poradzić. Niesamowita siła w tym człowieku. No i co, no, przymierza się teraz. He's Big Jack! Alright, first round, chat. First round, knockout. Knockout first round. He's gonna get slumped. Bro, I already know Big Jack. I know his body, bro. Yo, bro, what the f... Egg. Zobaczymy, czy jako pierwszy. Czy też będzie Big Slam, czy Big Slap z jego strony. O, raczej delikatny. Yo, what I had... Come on, man, what is that little tap? Delikatne, widzimy Ćwiartson. I need more power there, Big Jack. No też taka dosyć ciekawa... I was getting knocked out if you're gonna start slapping like that, man. Come on now. One bitch. Wzięła się z... zamiłowania do pewnych, pewnych napojów wyskokowych, także zobaczymy, czy była już jakaś ćwiarteczka przed, get ready. Na rozgrzewkę, żeby troszeczkę, oczywiście sobie żartujemy tutaj, ale zobaczymy, jak Ćwiartson odpowie swojemu przeciwnikowi. Yo, it's the same size of his fucking head. Różnice, ale... Okay, Big Jack. Mocny cios, ale uśmiechnął się tylko Big Jack. Przeprosił. Powiem ci, że bardzo sympatycznie do siebie podchodzą zawodnicy. No teraz widzimy, że Big Jack jeszcze tam sobie troszeczkę potarł te policzki, chciał troszeczkę wrócić do... Waga między nimi będzie troszkę mniejsza. To jest naprawdę spora różnica pomiędzy nimi. I tutaj może rzeczywiście ta waga... I need more strength, more power. Można powiedzieć, że w Ćwiartsonie jest dwóch takich Big Jacków. Come on now, Big Jack. Zobaczymy teraz, ten cios nie był zbyt mocny, ale małe pretensje Big Jack, chociaż... Bo he's gonna fumble, it's like, what is this? Żadna zagrywka przeciwnika, nie był żaden unik.
No i spójrzmy teraz, czym odpowie Ćwiartson. Już tam sobie... Rączki zaciera. Zaciera tą magnezją. No i... No powiem ci szczerze, że jak ja bym miał stanąć jeszcze, też nie należę do najmniejszych, ale jakbym miał stanąć dwa razy większym od siebie facetem, no to byłoby ciężko. Oh my god, man. Przyjął twardo, no brawa tutaj dla Jacka, że ustał ten cios. Ma wielkie serducho tak, i trzeba mu to przyznać, że naprawdę fajnie, cieszę się, że ustał ten cios. Tak, jeden z asekurujących panów zapytał Big Jacka, czy na pewno jesteś w stanie sam stać. Powiedział, że tak, że wszystko jest okej. No i będziemy za chwilę świadkami rundy trzeciej. Zobaczymy, czy tym razem Big Jack będzie w stanie wyprowadzić mocniejszy cios. Widzimy, że zdecydowanym faworytem po dwóch rundach jest tutaj Ćwiartson. Musiałby tutaj naprawdę jakąś wielką moc uzyskać, no ale nie udaje się. Nie udaje się, mimo że ten cios był czystszy. Taki bardziej soczysty, można powiedzieć, i że Ćwiartson tam na pewno go odczuł. On pokazuje, ale już mieliśmy przypadki, że zawodnicy pokazywali, że wszystko jest okej, okay, a potem gdzieś tam za kulisami słyszeliśmy, że jednak odczuwali te ciosy, więc zobaczymy, czym się zrewanżuje swojemu przeciwnikowi Michał Linkiewicz, zawodnik 37-letni, pochodzący z Łodzi. Powiem ci, że teraz troszeczkę obawiam się o Jacka, żeby ustał ten cios, ale stoi twardo, nie rezygnuje z walki. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze przymierza Ćwiartson. Oh, Big Jack, please, no, don't do this, no, not now, not now, Big Jack. Uderzył. Swojego przeciwnika Ćwiartson. No, powiem ci, no, że na pewno poczuł ten cios. Kurczę, że te trzy ciosy, które przyjął już. Mamy też złą wiadomość tutaj dla Jacka, bo z tego co słyszałem, pojedynek jest zakontraktowany na 5 rund. A widzisz, to tutaj jest ciekawostka, bo wszyscy walczą w trzech rundach. Można powiedzieć, że naprawdę ci zawodnicy, mimo tego swojego niskiego wzrostu, serducho do walki mają, skoro zgodzili się na pięciorundowy pojedynek. No, proszę Państwa, jesteśmy... Do 5 liści to nie 3. Jesteśmy świadkami historii. Tak, tworzy się historia, bo nie dość, że to jest pierwszy pojedynek osób niskorosłych. To jeszcze mamy. I need him to somehow like unlock like some next one punch thing. I need him, brother, from his inner zen, whatever his inner. I know he's got this, man. Come on, Big Jack. I'm never gonna give up on you, bro. Just unlock that potential, man. I see the potential in him. Watch, he's gonna. Yo, I need you to one punch this guy. Come on now. Po raz pierwszy pięć rund. O ile w ogóle dojdzie do tych pięciu rund. Na razie mamy czwartą. Big belly nigga, man. This move is lean, got man. He's got sobie Jack łapkę i... Coming out. O! Uderza! Ale to jest... It's not good enough again, man, bro. You're just hitting his little flaps. Troszeczkę mniej mocne niż jego rywal. No ale czego możemy się spodziewać? Tutaj jest... Za każdym razem będę podkreślał, że tu jest... Dwukrotna różnica wagi. Ale mimo że to uderzenie jest słabsze, to widziałem, że troszeczkę się odchylił w swoją stronę Ćwiartson. Ale nie wiem, czy sędzia zwróci na to uwagę. Dopytuje, czy jeszcze chce walczyć, czy będzie ta piąta runda. Coś jeszcze ten Big Jack sprawdza. Zobaczymy, teraz cały czas Karol Matuszczak pyta, ale Big Jack zdaje się, że będzie chciał kontynuować ten pojedynek. Szacun dla niego, że ma charakter i walczy do końca. Serducha nie można odmówić żadnemu z tych zawodników. He's not fumbling it. Zobaczymy. You're not crumbling. No i przede wszystkim tego, że nie ma żadnych wyjść. Please. Taki przyjacielski, this is nothing to you. This is nothing. This is nothing. No też, pięć uderzeń było bardzo mocnych w stronę Jacka. No na pewno poczuł to i odczuje przez dzisiaj i kolejny wieczór na pewno też. Is it first to get knocked out? I don't get. Za udział za serducho, które pokazał w tej walce, że nie zrezygnował po żadnym ciosie, a każdy cios Ćwiartsona robił, siał spustoszenie. Teraz po raz piąty, będzie uderzał. How's it work? Is it uderzał round five? Big Jack? No zobaczymy, no w tej chwili, tak mówiąc szczerze, ta różnica wagi tutaj zrobiła różnicę i to Ćwiartson jest w tej chwili. It's because of the, yo, he needs to bend. Boom. Oh, yeah, yo, no you need power. Stop clapping, man. Stop violating. Yo, I can't. Nah, you're violating Big Jack. Stop doing this. Stop clapping like he's actually done like any sort of damage to you, bro. You are on full HP right now. This guy's on like, he's on a good 3 HP. This is nothing to you. These slaps are nothing to you. So I get leciały
Tak, tak, tu nie było jakiegoś tam jakiejś różnicy wielkiej pomiędzy tymi pięcioma ciosami, które w stronę swojego rywala wyprowadził. Żeby ćwiarcą mógł darować mu tą prawą stronę i uderzyć go z lewej ręki, no, tak zrobił, bo no, zdecydowanie tak, wygrywał każdą rundę. Tak, tylko że widzisz tutaj też... Myślę, że i tak mimo wszystko, mimo że gdyby były jakieś przygotowania, no to myślę, że... Wait, this guy... że ćwiarcą tylko przygotowywał się do uderzeń prawą ręką. No i widzimy, pięć rund za nami. Dla panów. I survived it, right? He survived it, right? Ja burda, widzimy, burda. Big Jack już tutaj chciał ten stołem rzucić swojego przeciwnika. He survived it. Szapoba dla obydwu zawodników, pięć rund przeważonych, pięć ciosów. What are they done? Is it not first to get knocked out? How does this work? How do you score this? 10 ciosów zobaczyliśmy w tym pojedynku, no i wielkie szapoba. Panie i panowie, mamy już oficjalny werdykt, jednomyślny tak. A zwycięzcą walki zostaje ćwiarcon! Ale panie i panowie, ogromne brawa za... But they should generally like, there should be some like, you know with like UFC, there's different weight. Categories, bro, this is unfair. Obviously he's gonna deck him, bro. His hands are double the size of him. His height is, he's a lot taller. And he's got a big ass belly and he's fat as fuck. He's got that power behind him. Na determinację dla Big Jacka. Panowie, ogromne gratulacje. Kochani, spośród wszystkich pojedynków, to był jedyny zakontraktowany. I feel like he got robbed there, chat. I'm sorry, man. Big Jack got robbed. If he was at someone's weight class, he would have destroyed them. Like, it's just, it is what it is.